duszą ma Pana chwał. Oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Mocą wywyższaj Go, duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Ci śpiewać pieśń, cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Będę śpiewać, gdy nadejdzie zwrot. Duszą ma Pan chwał, duszą ma Pana chwał. Tak, kochani, witam Was bardzo gorąco, serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tą pieśń, którą śpiewaliśmy, ona jest piękna, bo wiecie co? Jest jeden powód,
który śpiewaliśmy w tym tekście. Powód, aby wywyższać naszego Pana. No, są dwa, ale z jedną siostrą się tak rozmawialiśmy o jednej sprawie i widzę w tym takie Boże działanie, że tym powodem również jest ten cud dzisiejszego poranka. Że to Pan Bóg otworzył Tobie i mi oczy. To On, gdy zasypialiśmy wczoraj, to On doprowadził do tego, że On otworzył z powrotem te oczy. Że to On chce, abyś Ty i ja żył dalej. Bo w tym świecie nie ma gwarancji, czy jak dzisiaj się położymy spać, czy jutro się obudzimy. To wszystko pod swoją ręką, opieką ma Wszechmogący Bóg. I tak rozpoczynamy to nabożeństwo w nowym roku, to sobotnie. I tak właśnie wiele ludzi robi sobie jakieś postanowienia, dążenie do jakiegoś celu. Raz się udaje, raz nie. Ale jak czytamy Boże Słowo już na pierwszych kartach, od pierwszej karty Słowa Bożego, czytamy historię o Abramie, o Abrahamie. I w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, trzeci wiersz, i to będzie takie ostatnie zdanie tego wiersza, brzmi tak. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Jak czytamy dalej Słowo Boże, czytamy Nowy Testament, to wiemy, że to Jezus Chrystus był potomkiem Abrahama. I kochani, to jest taka piękna obietnica, które właśnie postanowił Bóg w tamtym czasie, gdy mówił te słowa. To jest Jego obietnica. I ta obietnica się wypełniła. Ona jest piękna, ta obietnica. I tą obietnicę możemy czytać dalej w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. 4 rozdział, 12 wiersz. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen. I chciałbym tą obietnicą zachęcić każdego człowieka do pojednania się z Bogiem, aby miał to postanowienie teraz w swoim sercu, aby mógł otworzyć to serce na Boże działanie, na działanie Ducha Świętego, aby to Bóg dzięki Jego miłości wlał to wykonanie i to się spełni. To jest Boża obietnica, która się wypełnia i możemy Bogu podziękować za ten zeszły rok, że pojednało się 9 nowych dusz. Kochani, chciałbym nas zachęcić tym, aby Bogu podziękować za obietnice, które doświadczamy w swoim życiu. Podziękować Bogu za ten dzień, że On otworzył nam dzisiaj oczy. Że tak naprawdę nie mamy tej gwarancji, czy my jutro wstaniemy z naszego łóżka. To, że możemy podziękować, że tego poranka mogłeś zobaczyć swoją żonę, mogłeś zobaczyć swoje dzieci, mogłeś zobaczyć swoich członków rodziny. To jest Boży dar, że Bóg ma pod swoją ręką Twoje życie i moje. Chciałbym nas gorąco do tego zachęcić, aby w modlitwach Bogu podziękować. Bo wierzę w to, że każdy z nas może to podziękować. Każdy człowiek, czy jest pojednany z Bogiem, czy nie jest. Możesz Bogu dzisiaj za to podziękować, że Pan Bóg otworzył Tobie dzisiaj oczy tego poranka. Że to On podtrzymuje swoją ręką, Jego mocą Twoje życie. I możesz postanowić, zachęcam gorąco do tego pięknego postanowienia, by szukać Boga w swoim życiu. Póki jeszcze jest ten czas, że możemy Go znaleźć. Kochany Panie, tak bardzo Ci dziękuję za ten dzień dzisiejszy, Panie, za to nabożeństwo, za to, że mogę tutaj widzieć moich braci i siostry, również przyjaciół, którzy tutaj przyszli, Panie. Dziękuję Ci za to. To jest tak mała rzecz, ludzie na to mówią, taka mała rzecz, Panie, ale ona jest wielka.
wielka w Twoich oczach, Panie. Bo to Ty masz, Panie, życie każdego nas pod Twoją ręką, Panie. I za to Ci dziękuję. Dziękuję Ci za Golgotę, Panie Jezu. Za to, że Twoja krew cały czas jest aktualna. I proszę Cię, Duchu Święty, o to, abyś się przechadzał między naszymi sercami, abyś, Duchu Święty, nas zmieniał, abyś zmieniał te zatwardziałe serca, aby stały się mięsiste. Tak bardzo Ci jestem wdzięczny za wszystko, co Ty, Panie, czynisz w życiu naszym, Panie. To niech będzie chwała i cześć. Amen. Zawsze taki sam. Nasz Bóg przeciął morze w pół i zburzył więzienia mur. Zwycięstwo w swojej dłoni mam. On Pana wypełnia śpiew, on Pana wypełnia mocny śpiew. Wybijmy go razem, oddajmy mu cześć. Wraca wzrok, bo z każdej trudności dobre wyjście zna. On za nas przelał krew, potem sam pokonał śmierć i nadal cuda czyni. Byliśmy zgubieni, On odnalazł nas, w grzechu więzieni. On nam wolność dał, dzisiaj zbawieni i wdzięczni. Podnieśmy swój głos, niech dom Pana uwielbi Go. Byliśmy zgubieni, byliśmy zgubieni. Swój głos, niech dom Pana uwielbi Go.
chwała Ci, Jezu. Słyszę nieba dźwięk, a Twoja miłość śpiewa mi o zbawieniu Twym, o wolności Twej, aż zniknie cały lęk. Już nie muszę strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Już nie muszę strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Dzięki Ci, Panie, że mogę nazywać Twoim dzieckiem. Oh,
Już nie muszę w strachu żyć, bo ja jestem dzieckiem Twym. Jezusowi, dla Ciebie niech płynie chwała i cześć i moc, Królów Króli, Panów Pan. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, że mogę nazywać się Twoim dzieckiem, Panie, że do Ciebie należy, nie należy do tego świata, Panie, ale należy do Ciebie, Panie. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem, Panie, Ty dałeś mi wolność, dzięki Tobie już nie muszę żyć w strachu, Panie. Kiedy ten świat idzie na zatracenie, Panie, ja wiem, że ja zmierzam do Ciebie, Panie, do wieczności z Tobą, Panie. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że jesteś w moim życiu, Panie. Tak wiele mi dałeś, Panie, tak wiele wypełniłeś w moim sercu, całą pustkę, jaka tam była, Panie, wypełniła Twoja miłość, Twoja miłość, która oczyściła mnie z moich grzechów, Panie, Twoja miłość, która dała mi zbawienie, Panie, Twoja miłość, Twoja ofiara na krzyżu. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Jezu, że należę do Ciebie, Panie, że Twoją jestem i nic, nikt nie wyrwie mnie z Twoich rąk. Amen. Słowo Boże jest aktualne, zgodzimy się z tym. I Słowo Boże mówi, że sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. Zbawienie jako zwycięstwo, jako ratunek. Tak zastanawiałem się, kiedy mamy możliwość Bogu oddać chwałę. Dlaczego milczymy? Czy chcemy być mądrzejsi niż Boże Słowo? Wiecie, dlaczego brakuje nam zbawienia od wielu opresji w codziennym naszym życiu? Bo za mało wyznajemy. Słowo Boże się nie myli. Tak, usprawiedliwieni jesteśmy w sercu, gdy wierzymy w swoim sercu. Ale Bóg dał nam usta, aby to, co jest w naszym sercu, wyznać. Możesz być pewny, pewna, kiedy głośno wyznasz, że Jezus jest moim Panem. Tutaj, przed całym zborem, przed niebem, ale również przed Królestwem Ciemności, więcej będzie zwycięstwa, zbawienia w Twoim życiu. My za dużo mówimy rzeczy, które są niepotrzebne, a za mało to, co jest tak bardzo ważne, aby wyznać. Chciałbym zachęcić Was do zwycięstwa, do życia w triumfie Jezusa Chrystusa w każdej dziedzinie życia. Możesz być pewny, bo to wyznanie, do tego wyznania przyznaje się Bóg. Chcemy chodzić w zwycięstwie w tym nowym roku? W Bożej chwale. Niech nasze usta nie milczą. Niech nasze usta nie... Niech Ty sam to usłyszysz, co wyznajesz. Jezus, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Niech popłynie łańcuch takich krótkich modlitw, wyznających, ogłaszających to, że Jezus jest Panem, Zbawicielem, że Bóg jest miłością. Amen. Zapraszam. Podczas następnej pieśni zaśpiewamy, zbierzemy kolektę na chwałę naszego Pana.
Miłosierny, łaskawy. A my dzisiaj możemy korzystać z Jego dobroci. Kochani, ja przyjmuję od Boga łaskę za łaską. Witam wszystkich bardzo serdecznie w miłości Pana Jezusa Chrystusa. Jak to dobrze, że dzisiaj mogliśmy wyznawać na głos, że Jezus jest Panem. Odczuwacie taką nową siłę, która wchodzi do waszych serc, kiedy nie tylko milczymy w sercu, w ku usprawiedliwieniu wierzymy, ale kiedy wyznajemy ku zbawieniu, ku tej proklamacji, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem w każdej dziedzinie życia. Amen. Wierzymy w to. To jest siła. Boże Słowo się nie myli. Korzystajmy z Bożych wskazówek, aby prowadzić też zwycięskie życie. Dlatego niech nasze usta będą przeznaczone wyłącznie dla Bożej chwały, by wypowiadać Bożą chwałę. A będziemy zaskoczeni, jak potężnie Bóg zaczyna ingerować w nasze życie. Nie milczmy, kiedy mamy tyle do powiedzenia. Nie milczmy, kiedy mamy w sercu wyznanie, że Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, jest tym, który mnie wyzwolił z grzechów, z sideł tego świata, dał mi życie. Nie milczmy. To mamy ogłaszać. W innych tematach powinniśmy milczeć. Wtedy milczenie jest złotem. Jeśli chodzi o oddawanie Bożej chwały, mówienie, ogłaszanie jest złotem. Jemu, naszemu Panu, niech będzie zawsze chwała z głębi naszych serc. Amen. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, ciągle jeszcze w nowym roku. Jak tam z naszymi postanowieniami, które bardzo często w Sylwestra czy w pierwszy dzień nowego roku podejmujemy, postanawiamy, jak już są te postanowienia realizowane, jest coś lepszego w naszym życiu, są jakieś zmiany na lepsze? Myślę, że tak, bo każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Kiedyś taka stara pieśń była śpiewana. Młodzi wierzący jej nie pamiętają, ale starzy wierzący ją pamiętają. Starzy wierzący, nie mówię koniecznie o wieku, ale o też stażu wiary. Jesteśmy na początku roku i jako zbór tak bardzo aktywnie chcemy wejść w ten nowy rok, bo wierzymy, że jeżeli dobrze rozpoczniemy, to też kontynuacja tego roku będzie właściwa. Dzisiaj mamy nabożeństwo. Każde nabożeństwo coś zmienia w naszym życiu, a kiedy mamy Wieczerzę Pańską, to jest podwójna zmiana. Bo kiedy wspominamy zwycięstwo Jezusa Chrystusa, jakie On odniósł na krzyżu Golgoty, kiedy walczył za Ciebie i za mnie, dwie rzeczy były do osiągnięcia na Golgocie. Przebaczenie naszych grzechów i wprowadzenie nas również na drogę zwycięstwa nad grzechem. Bo Jezus nie tylko nas wyzwolił z naszych grzechów, czy nie tylko nam przebaczył nasze grzechy, abyśmy dalej się musieli w nich tarzać i nie dawać rady sobie. Jezus Chrystus również na krzyżu Golgoty oddał życie za nas po to, abyśmy weszli na drogę zwycięstwa, na drogę zmartwychwstania, drogę Jego chwały. Dlatego my jako zbór rozpoczynamy ten rok bardzo aktywnie. Dzisiaj nabożeństwo, jutro mamy nabożeństwo w Wiesbaden, w nowych pomieszczeniach, w nowym lokalu.
obiekt kościelny, który oferuje nam dużo lepsze warunki spotykania się. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaplanował sobie jutrzejszego dnia, warto skorzystać, nawet jak to jest 200 mniej więcej kilometrów, mniej czy więcej, to warto skorzystać, żeby być razem, aby i tam też naszych braci i siostry wesprzeć i dodać im takiej motywacji przez Ducha Świętego. Duch Święty działa przez ludzi. Duch Święty nas potrzebuje. Dlatego wierzę, że i jutro będziemy, kto tylko może, mieć dobry czas zbudowania i tam w Wiesbaden o godzinie 14. W poniedziałek mamy spotkanie na Zoomie, studium biblijne, które przeprowadzamy już dobry rok. Czasami takie teologiczne rozprawy, że ho, ho. A zawsze kończymy w zgodzie, w miłości, w pokoju, w modlitwie, w zbudowaniu, we wstawienniczej modlitwie. Dzień po dniu, tak jak pierwszy kościół my się spotykamy. Dzisiaj, jutro Wiesbaden, kto tylko może, w poniedziałek, to nawet w kapciach, w dresach można brać udział. Wystarczy, żeby tutaj gdzieś do kamerki się zmieścić jakoś dobrze ubranym. Popatrzcie, jakie mamy możliwości. Wtorek zaczynamy czas postu. 3 dni, wtorek, środa, czwartek. Będziemy mieć we wtorek gościa, brat Dawid z fundacji SNAP. Stop narkomanii, alkoholizmowi, przemocy. Będzie dzielił się świadectwem czy krótkim słowem ku zachęcie. Kiedy z Pawłem miał kontakt brat Dawid i Paweł mu powiedział, że akurat rozpoczynamy 3 dni takiej intensywnej modlitwy i postu, on powiedział: dołączam się. Człowiek, który jeszcze nie był w naszym zborze. Niech to będzie inspiracją dla nas. Aby ten czas, tych 3 dni, wtorek, środa, czwartek, wykorzystać na modlitwę. W miarę możliwości na post, czy częściowy post. Ale chodzi o to, by w naszych sercach, w naszych umysłach, abyśmy byli skoncentrowani na Bogu, na tym, co Bóg chce czynić w tym nowym roku. Abyśmy siebie stawiali do dyspozycji Bogu. Bo powiem wam, że za wiele się nic nie wydarzy, jeżeli my siebie do dyspozycji Bogu nie postawimy. Aby to On mógł nas używać tak, jak On chce, a nie według naszego wyobrażenia. Post i modlitwa służą ku temu przede wszystkim, aby Bóg coś w nas zaczął czynić. Abyśmy w naszych sercach się ukorzyli, uniżyli, abyśmy pokutowali, abyśmy podejmowali właściwe decyzje dla Pana, dla Bożego Królestwa. Post nie jest dla samego poszczenia, dla jakiejś głodówki, czy dla odchudzania się. Chcesz się odchudzić, to sobie wprowadź dietę, idź na sport, ale przede wszystkim post to jest duchowa rzecz. I ci, którzy poszczą, z pewnością przyznają mi rację, że kiedy ktoś odchudza się, to łatwiej się odchudzać nie jedząc, niż pościć nie jedząc. To jest większy atak diabelski. Kiedy pościmy, ale zwyciężamy. I Bóg nas w tym inspiruje i prowadzi do zwycięstwa, jeszcze bardziej pociąga do siebie. A więc dużo się będzie działo. Dobry początek roku. Tak, i wtorek, środa, czwartek będziemy mieć też nabożeństwa tutaj na tym miejscu o godzinie 19. Dobry czas będzie, prawda? Weźmy w tym udział, trzymajmy się razem, niech jedność jeszcze bardziej będzie zbudowana tego Kościoła. Dzisiaj zatytułowałem to nauczanie, to zwiastowanie, chwila słabości. Któż jej nie zna? Chwila słabości, która doprowadza niejednokrotnie do pewnych decyzji, których później żałujemy. Do pewnych myśli, do pewnych kontaktów, do pewnych wypowiedzi. Chwila słabości. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie ku temu pierwszy list świętego Piotra, rozdział 5. Słowo, które skierowane jest do wierzących. Słowo, które skierowane jest dzisiaj do nas, do tego zboru i do wszystkich, którzy będą tego słuchać. Nie słuchajmy kazań tylko na zasadzie tego, że to jest jakieś kolejne kazanie, lepsze czy gorsze, żeby później ocenić, czy dobrze powiedział, czy źle. Ale słuchajmy kazań jako przekazu Bożego Słowa,
które na celu ma to, by zmieniać nas. Jeżeli pozwalamy Bogu, by przez swoje słowo zmieniał nas, to Bóg jest uwielbiony, a to słowo przynosi plon. Ale jeżeli tylko słuchamy dla samego wysłuchania, to za mało, to nic nie da. To nawet strata czasu. To można gdzieś indziej może bardziej pożytecznie spędzić czas. Ale dzisiaj nawołujemy do tego, żeby to słowo przenikało nasze wnętrze. A jest to słowo Ewangelii. Ewangelii dla wierzących, którzy gdzieś upadli, którzy się gdzieś pogubili, bo przyszła chwila słabości. 5 rozdział 1 listu świętego Piotra, od wiersza 6 do 11 czytamy tak. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkie łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej, czyli do tej chwały, przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Mocne słowo i bardzo aktualne i odpowiadające takiej rzeczywistości nas, wierzących. Bo jeżeli ktoś spośród nas by powiedział, ja nie mam problemu z grzechem, bo już jestem 20, 30, 40 lat wierzący, to przede wszystkim kłamie, tak mówi Boże Słowo, pierwszy list Jana, i nawet z Boga czyni kłamcę. To jest bluźnierstwo. Kto z nas, kto by podniósł rękę i powiedziałby, ja już nie mam żadnego problemu z pokuszeniami, z atakami diabelskimi, z presją. Ja już nie mam żadnego problemu, ja zawsze jestem zwycięzcą. Podniósłby ktoś rękę? Ja nie podnoszę ręki. I nikt z was nie podnosi. I to jest objaw pokory. I takiego uświadomienia sobie, że ciągle walczymy. Że ciągle skonfrontowani jesteśmy z trudnościami, z przeciwnościami. Bóg nas wyzwoli po krótkotrwałych cierpieniach naszych. Te krótkotrwałe cierpienia są tym momentem ataku diabelskiego, takiej presji wręcz demonicznej na nasze życie, na nasze myśli, na nasze potrzeby duszy i ciała, bo żyjemy ciągle w ciele. Przychodzi chwila słabości i my jako ludzie mamy w sobie taką naturę, taki mechanizm, który zawsze się włącza, kiedy zbliża się cierpienie. A chcę powiedzieć, że żyć dla Chrystusa, żyć według Bożych standardów, według Bożej woli, według przykazań, niejednokrotnie związane jest z cierpieniem, z wyrzeczeniem się czegoś. Ale nasz organizm, nasza natura, nasza psychika, tak jesteśmy stworzeni zresztą w ogrodzie Eden, jak pierwsi ludzie byli, mieli wszystko dostępne, ich życzenia, ich pragnienia były spełniane, mieli radość, nie musieli cierpieć. Dopiero wtedy, kiedy się pojawił grzech, przyszło cierpienie. Przyszedł pot czoła w czasie pracy, przyszły choroby, przyszły bóle porodowe. To wszystko potem przyszło, ale Bóg nas tak stworzył, żebyśmy byli odbiorcami tego, co miłe, co przyjemne, co dobre dla naszej duszy, dla naszego ciała. Dlatego człowiek w naturalny sposób ucieka od cierpienia, bo nie chce cierpieć.
tym samym liście, gdybyśmy tylko spojrzeli, kto ma otwartą Biblię, w 4 rozdziale czytamy, jak Piotr mówi: najmilsi, nie dziwcie się, gdy was pali ogień, gdy musicie cierpieć z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Nawet jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, to radujcie się, bo jeżeli z tego powodu cierpicie, to dobrze. Z innego powodu nie. Ale jeżeli z powodu wiary w Jezusa Chrystusa przychodzi przeciwność, trudność, cierpienie, to dobrze. Bo diabeł się sprzeciwia, bo nie śpi. I tutaj czytamy, że on krąży wokoło nas, jak lew ryczący. Kusi nas. Chce nas zwieść. I czyha tylko na chwilę słabości w nas, żeby nas ujarzmić, żeby nas dopaść, żeby nas zniszczyć. Żeby nas w to pokuszenie wciągnąć, wprowadzić. Pokuszenie zawsze jest miłe. To jak jest jak najlepsza kolorowa reklama. A później przychodzi gorycz, rozczarowanie, ból. Mnóstwo pytań, dlaczego, po co to wszystko. Po krótkotrwałych cierpieniach one mogą być. Jeżeli nie ulegniemy słabości, pojawi się cierpienie. Może się pojawić cierpienie, ale warto dla Chrystusa. Człowiek nie chce cierpieć. Człowiek chce się dobrze czuć. Człowiek chce mieć uznanie u innych, u rodziny, u znajomych, w pracy, w szkole, żeby wszyscy dobrze o mnie myśleli, mówili, żeby mnie chwalili. Człowiek taki chce być. Ale kiedy żyjemy dla Chrystusa, to możemy czasami cierpieć. Mogą nas wyśmiać. Jak ty żyjesz? Przecież to staromodny jesteś, to nie te czasy. Można inaczej, można spróbować, można trochę więcej. I ta granica zła ciągle jest bardziej przesuwana. A Bóg dzisiaj szuka w swoim Kościele tych, którzy są gotowi na cierpienie. Czy gotowi jesteśmy? Kochani, popatrzmy, co tu jest napisane w tym tekście. Apostoł Piotr, on sam wiedział, że miał, będziemy też o nim dzisiaj chwilę mówić, w swoim życiu słabości, chwile słabości, które go dopadły i doprowadziły do upadku. Niech nikt z nas nie mówi, że nigdy słabość twojego ciała czy duszy nie doprowadziła cię do upadku. Apostoł Piotr dlatego też na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć Boga, Jego łaski, Jego miłości i mocy mówi: czuwajcie, wszelką troskę złóżcie na Niego. I nie myślę tutaj o troskach tego, co będziemy jeść, co będziemy pić, czy znajdę pracę, czy nie, ale troska o moje życie, o moją wieczność, troska o to, kim jestem. Nawołanie do tego czytamy, aby być trzeźwym, by czuwać, dlatego że przeciwnik, diabeł, on cały czas czuwa. On cały czas czyha na życie człowieka, aby zniszczyć. To jeżeli my nie będziemy czuwać, jeżeli my nie będziemy zachowywać trzeźwego myślenia, to on będzie miał przewagę. Jeżeli my w słabości naszego ciała, duszy nie będziemy trzeźwo myśleć, to on będzie miał przewagę. Dlatego apostoł Piotr mówi: czuwajcie, nie martwcie się, nie troszczcie się, czuwajcie. Nie martw się o to, co ludzie o tobie będą mówić. Nie martw się, nie troszcz się o to, że może przyjdzie wejść w jakieś cierpienie, w jakiś ucisk, że ludzie się ciebie wyprą, wyśmieją, odrzucą cię. Nie będą może nawet z tobą chcieli mieć nic do czynienia. Nie będą cię zapraszać na imprezy. Nie martw się tym. Zachowaj trzeźwość myślenia. To jest bohaterstwo. To jest charakter Chrystusowy. Bardzo łagodnie jest tutaj przetłumaczone w warszawskim tłumaczeniu Biblii: przeciwnik wasz diabeł. Tak, oczywiście przeciwnik wasz diabeł. Myśmy już tak też nawet się już obyli z tym tekstem przeciwnik. Ale wiecie, co tam jest napisane w oryginalnym tekście? Oskarżający nas oszczerca krąży jak lew ryczący. Oskarżający nas oszczerca. Oszczerstwo to jest zniesławienie kogoś przez nieprawdę.
Ale ktoś by pomyślał sobie, no przecież masz swoje upadki, no przecież to co diabeł tam ci wyciąga, no to przecież ma jakąś podstawę. Kochani, jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to jak dzisiaj też śpiewaliśmy i wyznawaliśmy, to diabeł nie ma podstawy, żeby mnie oskarżać. To jest oszczerstwo. Bo to, co wypowiada do innych, czy do mnie, nawet do mojego wnętrza, nie opiera się to na prawdzie. Moją prawdą jest Jezus Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem, Jezus Chrystus. Amen. I On przebaczył moje grzechy. On wymazał wszystko. Nie tylko przekreślił list cały ten oskarżający mnie, całą listę grzechów moich, ale wymazał. Tam już nic nie wyczytasz. Biała kartka. I prawdą moją jest Jezus Chrystus, ale diabeł, on ciągle będzie wyciągać jakieś nasze stare rzeczy, by oskarżać, by oczerniać, by oszczerstwa wypowiadać. Dlatego bądźmy czujni, trzeźwi. Przeciwstawcie się Mu. Mamy się Jemu przeciwstawić. Moi kochani, kiedy patrzymy na życie Piotra, to tak sobie myślę nieraz, jak bliski on jest mi i myślę niejednemu z was w swoich upadkach, w swoich chwilach słabości. Ale kiedy patrzę też na życie Piotra, to stwierdzam jedną rzecz, którą bardzo wyraźnie chciałbym podkreślić i może jeszcze pod koniec tego zwiastowania powtórzę ją. Że nie chwilę upadku, nie chwilę słabości twojej i upadku, jeżeli do tego doszło, definiują to, kim jesteś. Ale wyłącznie Boża miłość, Boża prawda i Boża łaska definiuje to, kim jesteśmy. Określa to, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie moje słabości, moje upadki, ale to, co jest ciągłością w moim życiu. Nie chwile słabości, które są gdzieś tam powłączane w mój życiorys, ale Pan mi wszystko przebaczył, prawda Jezusa Chrystusa uwolniła mnie. I oszczerca, jeżeli nawet mnie odczernia, oskarża, to jest jego rola, on to będzie robił. Ale mnie to nie obchodzi. I dlatego to, co ukazuje moją osobowość, to kim jestem, to jak się czuję, to nie są chwilowe załamania, upadki, słabości, ale to jest to, coś, co jest ciągłością w moim życiu. A moją tą linią, na której, którą jest moje życie, jest Jezus Chrystus. On jest drogą, jest prawdą i życiem. W Ewangelii Łukasza przeczytajmy sobie taką krótką rozmowę Jezusa z Piotrem. Dwudziesty drugi rozdział. Od wiersza 31 do 34. Jezus zwraca się do Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zarzekł do niego, Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i nawet na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Powiem wam szczerze, że tak do końca nie rozumiem tutaj wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o formę duszpasterstwa. Bo ma przed sobą Piotra, którego znów nazywa Szymonem. Czyli widzi tak, jakby w Piotrze było takie cofnięcie się w takim duchowym rozwoju. Piotr, Szymon jest w słabości, w chwilowej słabości, chociaż deklaruje swoją wierność, swoją gorliwość i gotowość pójścia nawet na śmierć. A Jezus co mówi? Szymonie,
zanim kur zapieje, zaprzesz się mnie, że mnie znasz. Jako duszpasterz też bym tak zareagował, też bym tak powiedział. Ja przypuszczam, że ja bym mówił, widzę twoją słabość, Szymonie, trzymaj się, módl się, załóż sobie post, módl się, bo diabeł czyha na ciebie, aby ciebie pogrążyć, aby ciebie ściągnąć w dół, aby do upadku doprowadzić. A Jezus mówi, Szymonie, Szymonie, zanim kur zapieje, zaprzesz się mnie. Jak ja mam to rozumieć? Czyż Bóg nie pokazuje nam przez ten tekst taką rzeczywistość naszego duchowego życia, że nieraz będą upadki w naszym życiu, których On nie chce, ale dlatego, że my ciągle jesteśmy niejednokrotnie w słabości, chwila słabości naszego ciała, naszej psychiki, upadamy. Wiecie, dla Boga grzech nie jest problemem, kiedy człowiek go wyznaje. Dla Boga i dla człowieka jeszcze tym bardziej jest problem, kiedy człowiek trwa w grzechu. Ale skoro Piotr miał chwilę słabości i zaparł się Chrystusa, to ty nie zaprzesz się nigdy? Jeżeli byś powiedział, ja się nigdy nie zaprę, oby tak się stało. W przypadku Piotra nie zafunkcjonowały jego deklaracje. Gdy patrzę na życie Piotra, jest dla mnie wielkim przykładem tego, że człowiek może być słaby, ale również tego, że Boża łaska jest jeszcze większa niż słabość ludzka, niż upadek człowieka. Kiedy Jezus też zapowiadał swoim uczniom, że będzie musiał cierpieć, że będzie zabity, będzie ukrzyżowany. Znamy ten moment, jak Piotr bierze go na stronę i mówi, mistrzu, nie przyjdzie na ciebie to, to jest niemożliwe. Przecież jesteś mocny, przecież czynisz cuda. Przecież wybronisz się, ściągniemy ogień z nieba. Jak ja nie dam rady, to Piotr, czy raczej Jan i Jakub dadzą radę, bo oni byli gotowi w innym miejscu. A co wtedy Jezus powiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. Czy może diabeł posłużyć się kimś takim, kto się nawrócił? Kimś takim, który doświadczył Bożej chwały w Jezusie Chrystusie, kiedy padł Piotr do Jezusa nóg i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, jestem człowiekiem grzesznym. Jezus powiedział, nie bój się, będziesz łowić ryby, jakie wielkie powołanie. I ten Piotr, który również wyznał, Jezu, Ty jesteś Synem Bożym. Inni apostołowie milczeli wtedy, a Piotr wyznał to na podstawie objawienia Boga Ojca. Wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem. I ten Piotr po takich wzniosłych duchowych przeżyciach jest narzędziem w ręku diabła. Idź precz ode mnie, szatanie, Jezus mówi. Czy jest to możliwe? No jest to możliwe. A gdy patrzymy dalej już na Piotra w Dziejach Apostolskich, gdy był z powodu głoszenia Ewangelii w Antiochii wśród wierzących, i tam jest taka scena napisana, apostoł Paweł nakrył obłudę Piotra, wykrył ją, dlatego że Piotr tam takie różne uniki robił dziwne. Raz jadł z poganami, nieumytymi rękoma, i jadł to, co Żydzi nie powinni jeść. Nagle, gdy pojawili się z Jerozolimy, ze zboru Jakuba, wierzący, to się odłączył od tych chrześcijan pogan i tak jakby nie brał z nimi żadnego kontaktu, nie miał z nimi żadnej relacji, tym bardziej przy posiłku, co dla Żydów było zabronione. Obłuda. Wiecie, jak ja popatrzę na te trzy upadki Piotra, idź precz ode mnie, szatanie. Później, gdy Jezus był przesłuchiwany, był już pojmany, nie znam go, kur zapiał. I ten trzeci przypadek w Dziejach Apostolskich, który jest opisany, czy Paweł go opisał, to widzę pewne takie wspólne aspekty tego upadku, tej słabości.
chwilowej słabości. Strach przed ludźmi. Nie chcę cierpieć, co ludzie powiedzą. Tam nawet jest napisane z obawy przed ludźmi. Z obawy przed ludźmi wycofał się od chrześcijan, którzy się wywodzą od pogan, żeby co ludzie powiedzą, bo Żydzi się pojawili z Jerozolimy. Gdy Jezus był przesłuchiwany, kiedy był pojmany, co ludzie powiedzą? Kiedy Jezus wcześniej zapowiadał swoje ukrzyżowanie, to co ludzie powiedzą? Przecież ja zostawiłem wszystko dla Mesjasza. 3 lata z Nim chodzę i co mam? Może ludzie by mówili, przecież mógłbyś być dalej rybakiem i byś zarabiał dobre pieniądze, a teraz co? Ukrzyżowali Twojego mistrza? Co ludzie powiedzą? Czyż nie jest tak, że my często mamy takie obiekcje, co ludzie powiedzą, jak zareagują w szkole, na studiach, w pracy, gdziekolwiek. Jeżeli ja zachowam się jako chrześcijanin, jeżeli ja będę miał swoje granice, swoje zasady Bożego Królestwa w swoim sercu, co ludzie powiedzą? Piotr miał ten problem. To w pewnym sensie wynika, jakby nie było, z takiej dość słabej osobowości. Bo ktoś, kto jest mocny w swojej osobowości, to co mi tam, co ludzie powiedzą? Co mi tam, nawet jeżeli będę musiał cierpieć? Jeżeli nawet odrzucą mnie? Co mi z tego? Co za problem? Ale ludzie słabi w sobie, to dużo deklarują, dużo mówią, dużo krzyczą, tak jak Piotr. A później, gdy przychodzi próba, gdy słabość się wzmaga, dochodzi do upadku. Chwila słabości jednak nie definiuje to, kim jesteś, ani ten upadek. Nawet jako człowiek wierzący, gdy upadasz. Ale to, co wyznajesz i jaki jest cel twojego życia, co jest ciągłością, stanem, który trwa w twoim życiu. Bardzo dotyka mnie wypowiedź Jezusa Chrystusa, kiedy rozmawiał z Piotrem i powiedział do niego, diabeł wyprosił sobie, aby przesiać was, nie tylko ciebie, ale również wszystkich, również nas. To dotyczy również nas. Jak pszenicę przesiać? Ale Jezus mówi, ale ja prosiłem, aby nie ustała twoja wiara. Jak dobrze jest mieć kogoś, kto ciebie wspiera. Przede wszystkim jest to Jezus Chrystus, który wstawia się za nami, Boże Słowo mówi, u Ojca swego. Wstawia się za nami. Jedno jest pewne, że kiedy ty jako wierzący człowiek jesteś w słabości, która doprowadza do upadku w twoim życiu, do grzechu, do zaparcia się Chrystusa, do tego, że twoje usta są narzędziem w ręku diabła. Idź precz ode mnie, szatanie, Piotr musiał usłyszeć. Boisz się ludzi, z obawy przed ludźmi robisz jakieś uniki i zamiast wyznać, że Jezus jest moim Panem, że mam swoje zasady, że mam swoje zasady czy granice, w których się poruszam jako człowiek wierzący, to się obawiasz i upadasz. I wiem jedno, że w tym momencie, kiedy jesteś w największym upadku, Jezus się za tobą wstawia. I to jest miłość. I to jest miłość, bo my ludzie jesteśmy inni. Kiedy ktoś nas zawiedzie, ktoś nas odrzuci, rozczaruje, jego sprawa, niech sobie idzie. Ale Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Ale wtedy, kiedy jesteśmy w najgorszym upadku, w najgorszej fazie naszego życia, słabości, Jezus za nami się modli. Ja prosiłem Ojca, aby nie ustała twoja wiara. To jest wielka Boża łaska i Boża miłość. Dlatego tutaj napisane jest do Piotra wypowiedź, którą Jezus skierował. Ty, kiedy kiedyś się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I Piotr przez ten swój list utwierdza, przez tyle wieków utwierdza również dzisiaj nas w tym, abyśmy trwali w Chrystusie. Nawet gdy pojawiają się chwile słabości, nie patrz, nie daj się oskarżyć diabłu, oszczercy, że już tak musi być i to będzie zawsze piętnem nad twoim życiem. Nie będzie, bo prawdą naszą jest Jezus Chrystus.
Ty kiedy się nawrócisz, a czy Piotr nie był nawrócony? Tak sobie pomyślałem. Przecież już spotkał się z Chrystusem, przecież wyznał Go swoim Panem, Mesjaszem, Zbawicielem. Ty kiedy się nawrócisz? My potrzebujemy w naszym chrześcijańskim życiu nieraz nawrócenia. Odwrócenia się od złych rzeczy, od tego, co Boga obraża, co Jego nie chwali, co Jego zasmuca. Chcę dzisiaj przez to słowo powiedzieć, że Jezus jest z nami w każdym upadku naszego życia, w każdej słabości. Chcę powiedzieć, że On jest tym, który nas wspiera i On z nas nigdy nie zrezygnuje. No teraz możemy sobie zadać pytanie, gdy wrócimy do tekstu z pierwszego listu Piotra. Kto będzie oskarżał? No tak, diabeł będzie oskarżał. Zawsze. On jest oszczercą, on będzie to robił do końca naszego życia. Ale cóż z tego, kiedy mamy prawdę Jezusa Chrystusa? Kto jeszcze będzie oskarżał? Czasem człowiek w chwili słabości. A czasem też ty sam siebie możesz oskarżać w chwili słabości. Ale chcę powiedzieć, że nie chwila słabości wyznacza twoją wartość, to kim jesteś, ale krew Jezusa Chrystusa, Boża łaska, Boża miłość, Boże przebaczenie. Wiecie, to mi dodaje wiele otuchy, kiedy wiem, że w mojej słabości, w moim upadku Jezus wstawia się za mną. Nie zrezygnował z ciebie, nie zrezygnował z nikogo z nas. Chciałbym powoli zbliżyć się do końca, zanim będziemy też przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Są takie trzy wiersze, które chciałbym, abyśmy teraz mogli przeczytać. Może nawet razem przeczytamy. One będą teraz wyświetlone. Tak myślę. Chwilę poczekamy. Już są. Okej. Popatrzcie. Warto sobie nawet te teksty zanotować. Co jest napisane? Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Czy stoimy, czy padamy, należymy do Pana. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Kolejny tekst. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych przez oszczercę. Czytamy dalej. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Mnie to przekonuje, bo to zafunkcjonowało w życiu Piotra. To zafunkcjonowało i funkcjonuje w moim życiu. Chcę dzisiaj nas utwierdzić w naszej takiej tożsamości, w tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Nie pozwólmy się oskarżać diabłu. Nie pozwólmy, aby chwila słabości zdominowała nasze myślenie, nasze życie. Ale wyłącznie Boża łaska, Boża miłość i Boża prawda. Amen. Do wieczerzy przeczytam słowo. Drugi list do Koryntian. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, 5 rozdział od 17 wiersza. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, słuchajmy, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I niech to usłyszy sam diabeł i całe królestwo ciemności.
że w Jezusie Chrystusie jestem Bożą sprawiedliwością, jestem uosobieniem Bożej sprawiedliwości, doskonałości, czystości i świętości. To mnie definiuje, Chrystus mnie definiuje, to co jest moją wiarą, to co jest moim oczekiwaniem, to co jest moją walką, a nie pojedyncze upadki mojego życia, czy nawet gdyby było on nawet dłuższe. To, co mnie definiuje, to Boża miłość, Boża prawda. Powstańmy do modlitwy. Zbawicielu, dziękujemy Ci za to, że masz tyle cierpliwości, tyle łaski dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że nigdy z nas nie zrezygnowałeś. Że dzisiaj nam pokazujesz to, kim jesteśmy w Tobie. Nie przez nasze zasługi, ale przez Twoją miłość i przez krew, którą przelałeś za nas. Za ofiarę krzyża dziękujemy. Bo to czyni nas nowym stworzeniem. Panie, modlę się teraz o tych, którzy wysłuchali tego zwiastowania. Aby było wprowadzeniem w taką nową świadomość tego, kim naprawdę jesteśmy w Tobie. Panie, modlę się o to, abyś dał uwolnienie od oskarżeń z przeszłości, z nie tak odległej też przeszłości. Cokolwiek się złego wydarzyło, była chwila słabości, nie czuwaliśmy, chociaż chcieliśmy. Chcieliśmy dobrze, źle wyszło. Panie, Ty wszystko wiesz. Ja modlę się o to, aby ten głos Twojego Świętego Ducha był tak wyraźny w każdym sercu. Ten głos, który potwierdza, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Niech przyjdzie pokój Twój do każdego serca. Skoro Ty przebaczyłeś nam wszystko i nie wspominasz, i my nie będziemy wspominać. Panie, wybacz nam też te momenty słabości, kiedy złe rzeczy mówiliśmy, złe rzeczy czyniliśmy, myśleliśmy. Panie, wybacz, ale Ty wiesz, że tak naprawdę chcemy Ci służyć. Że Ty jesteś sensem naszego życia, celem naszego życia. Dziękujemy za cud nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy wolni. Powołałeś nas do pokoju. Uzdrawiasz teraz naszą duszę, nasze serce. Pokazujesz nam, aby nas wprowadzić w aktywność, w służbę w Twoim Królestwie, aby nie było żadnych obciążeń w nas. My dzisiaj będziemy dalej utwierdzać braci, siostry. Będziemy głosić Twoje Królestwo. My już wolni od obciążeń, od oskarżeń. Panie, bo Ty nas usprawiedliwiłeś. Chwała Ci, Jezu, za to. Panie, kiedy dzisiaj będziemy przystępować do stołu Pańskiego, kiedy patrzymy na ten chleb, kiedy patrzymy na wino, chcemy przyjąć kawałek chleba, łyk wina na świadectwo tego, że nasza tożsamość jest w Tobie, jest zdefiniowana przez Twoją miłość i przez Twoje przebaczenie. Dziękujemy, że wszystko nam przebaczyłeś. Jesteśmy Twoi. Na zawsze Twoi. Amen. Poproszę Pawła i Adasia. Poproszę Pawła i Dawida. Zapraszam do przodu, do Wieczerzy Pańskiej. Mają przywilej, prawo i obowiązek przystępować ci, którzy się nawrócili, którzy są pojednani z Bogiem, z ludźmi, którzy przyjęli chrzest wiary w świadomym wieku albo podjęli tą decyzję i tylko czekają na najbliższą okazję. Pojednanie z Bogiem, pojednanie z ludźmi. Pan Jezus Chrystus, kiedy był ze swoimi uczniami, krótko przed męką swoją, patrzył na chleb i widział swoje złamane ciało, swoje ukrzyżowane, zbite, zhańbione ciało. Widział, patrząc na kielich, krew, którą będzie przelewał. I powiedział: weźcie, z szacunku do mnie, z szacunku do siebie,
jeden do drugiego, w miłości weźcie kawałek chleba, przebaczcie sobie, przebaczcie innym. Weźcie łyk wina na świadectwo tego, że nie te momenty słabości was definiują, ale moja ofiara, którą za was składam. Będziemy modlić się o chleb i o wino. Dobry Boże, tak dzięki Ci za to, że upodobało Ci się uratować nas. Jezu, dzięki Ci za to, że przyszedłeś w ciele i też w ciele byłeś kuszony i że Ty zwyciężyłeś. I dzięki Ci, że możemy żyć Twoim zwycięstwem. Kiedy my upadamy, kiedy my widzimy słabość naszego ciała, to możemy wiedzieć, że Ty zwyciężyłeś ciało i grzech. Dzięki Ci za to. Amen. Podobnie i kielich wziął Jezus, aby pobłogosławić, aby rozdać uczniom. Będziemy modlić się o wino. Panie, dziękujemy Ci, że nie szczędziłeś swojej krwi. Już kiedy byłeś biczowany, już kiedy szłeś na Golgotę, już tam traciłeś krew. I na krzyżu, Panie, ta krew Twoja obficie się przelewała. Za każdy nasz grzech, każda kropla, która skapła, to tak byś powiedział, że i za ten grzech wylewam krew. I kiedy byłeś przebity, kiedy korona się wbijała cierniowa w Twoje skronie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przyszłeś z nieba, aby nas uwolnić. Że Twoja krew, która wtedy była przelewana, dzisiaj tak samo nas oczyszcza i tak samo jest dla nas oczyszczeniem z wszelkiego grzechu. Dla każdego, który zechce Cię przyjąć i być Twoim dzieckiem. Boże, amen. Amen. Chleb będzie podawany, może najpierw muzyką. Chleb będzie przechodził między rzędami. Rozsądź swoje serce. Przyjmij chleb i wino w godny sposób. Jako znak tego, że coś się wydarzyło w Twoim życiu. Boża ingerencja, Boża miłość, Boża sprawiedliwość. To, co Ciebie dzisiaj określa, to Boża miłość, Boże przebaczenie. Będziemy też śpiewać pieśń. Bądźmy w takiej zadumie, w takiej refleksji. Niech przychodzi teraz też czas Bożej ingerencji w Twoje chore ciało, w Twoją chorą duszę. Wiem, że to słowo i ta Boża ingerencja może uzdrowić też dzisiaj Ciebie na duszy i na ciele. Bo są choroby, są obciążenia, które są wywołane oskarżeniami, obciążeniami tego rodzaju. Bóg ściąga te ciężary, by dać Ci wolność. Z wielką radością i ja dzisiaj będę mógł przyjąć chleb i wino na świadectwo tego, że należę do Chrystusa. Amen. Thank you.
zawsze pamiętać jest Twoją ofiarę. Zawsze pamiętać. O, jak dobry jesteś, dobry jesteś Ty. Ukończę mego życia pień do celu, Panie.